serdecznie, dzień dobry. Uścisk lotny wojskowego. No, tak wypada. Sporty walki pani ćwiczyła, pani Wiolu? Krav Maga. To ja stanę dalej? No nie. Nie? Luzik? Nie w spódnicy. W porządku, bo kopnięcia wysokie, tak? Tak. To dobrze, stoję blisko. Pani Wiolu, są niespodzianki w nowej grze w ciemno. Na przykład jedna jest taka, no może taka troszkę mniej przyjemna, że mamy więcej tych minusowych kopert. Mamy trzy koperty, gdzie jest minus 50% i trzy koperty, gdzie jest minus 100%. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość. Otóż teraz podwoiliśmy liczbę kopert z największymi wygranymi. Pani Wiolu, to jak, możemy zaczynać grę? Oczywiście. Jak tam się mówi? Jak pani jest w jakim stopniu? Porucznik? Podporucznik. Pani podporucznik, tak? Mówi się pani porucznik. Pani porucznik, tak. Zaczynamy grę. Bardzo proszę. Przed panią 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie czek na kwotę od 0 do 100 tysięcy złotych. Plus te 6 pechowych kopert. Ich proszę nie brać. Proszę bardzo. 17. Cóż znaczy 17? Nic. Przypadkowa? Tak. 39. Znaczy czy nic? Nic. Nic nie znaczy? Też dobrze. Mamy. 45. Jakiś system jest wybierania? Nie. Czy tak tu dalej, tu bliżej? Proszę, 45, tak? Tak. 8. To już nie pytam, bo nic nie znaczy. Nic. I ostatnia, piąta koperta. 31. Żebym nie musiał daleko chodzić. Tak. I koperta z numerem 31. Zapraszam pani Wiolo do gry. Pani porucznik, pani krzyczy na tych swoich chłopaków? Jak muszę. Jak wydaje pani im rozkaz takim podniesionym głosem? Komendy wydaje się głosem stanowczym. To proszę wydać mi komendę, żebym rozłożył koperty. Takiej komendy nie ma. Komendy są ściśle określone. Nie, ale jakby była rozłóż koperty, jakby pani powiedziała. W szeregu, na stole. Tak? Co dalej? Na stole, w szeregu? Frontem do mnie, z biurka. Kopert z biurka, dobra. Proszę uprzejmie, 5 kopert przed panią. Na początku przeczytam pani pierwsze pytanie, po czym pani wybierze kopertę, o którą będzie pani walczyła. Ja z kolei przeczytam 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli pani wybierze dobry wariant, koperta z czekiem w środku jest pani. A jeżeli zły, to własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce. Dobrze? Oczywiście. I jeszcze, gdzie pani służy? Świętoszowie. To jest kawaleria? Tak, 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Super, no to wielkie brawa na dobry początek. I czytam pierwsze pytanie dla pani Wiolu. Słonina to tłusta część tuszy... Która koperta? 8. No tak nam komputer wybrał. Proszę uprzejmie, i mamy takie warianty. Baraniej, wieprzowej, cielęcej czy słoniowej? Odpowiedź B, wieprzowej. Jasne. Pani Wiolo, ja przynajmniej nie mam żadnego kłopotu, żeby panią usłyszeć, bo niektórzy gracze tam wieprzowej, wieprzowej. Ja tak takim też głosikiem kiedyś mówią. Tak? Tak. Ćwiczyła pani to? Oj tak, bardzo. Ale chłopaki muszą słyszeć na poligonie, prawda? Tak, wtedy musieli słyszeć na korytarzu, ale wyćwiczyłam. Na korytarzu, tak? Tak, jak się stoi przed szykiem powiedzmy 80 osób i wydaje się komendę, a dowódcy nie podoba się sposób wydania komendy, to każe ją jeszcze raz wydać i jeszcze raz wydać i jeszcze raz wydać. Do skutku. Do skutku. No jest to metoda. Jest. A z kim pani przyjechała, pani Wiolu? Z kuzynem. Jak ma na imię? Pana imiennik. Krzysztof. Witamy pana, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Halo. Dobry, dzień dobry. Witamy. Proszę bardzo, pierwsza koperta jest już wzięta. Przed panią jeszcze 4 koperty i 4 pytania. Oto kolejne. Który z tych krajów leży w Skandynawii? O którą kopertę pani zagra? 39. Proszę bardzo. I warianty są takie. Portugalia, Norwegia, Chorwacja czy Macedonia? Pan się uśmiecha, no ja rozumiem dlaczego. Norwegia. Super.
Proszę uprzejmie, 39 to jest pani koperta. Może tutaj przesuńmy. Jeszcze 3 koperty do wzięcia. Kolejne pytanie dla pani Violetty w grze w ciemno. Jaki tytuł nosi w Polsce film Bandidas z Salmą Hayek i Penelopą Cruz w rolach głównych? Najpierw koperta, pani Wiol. 17. To jest. Proszę bardzo. Dziękuję. Laskas Dynamitas, odrażające brudne złe, Sexy Pistols czy Highway? Tu się przyznam, że nie mam zielonego pojęcia. Strzelanie nigdy mi dobrze nie wychodziło, jeżeli chodzi o strzelanie w dobre odpowiedzi na studiach, bo takie normalne strzelanie zawsze mi dobrze wychodzi. Strzał. D. Że Highway. Tak. Takie fajne dziewczyny, ta Salma Hayek i Penelope Cruz, prawda? Klaska z... No. Sexy Pistols. O. Odpowiedź C. Tu widzę, że wszyscy, cała widownia jest z panią, bo taki jęk zawodu był. Nie, dlaczego? Przynajmniej jedną kopertę trzeba zniszczyć. Oczywiście. Proszę uprzejmie. Jedna poszła, dwie wygrane, jeszcze dwie koperty do wzięcia. Oto przedostatnie pytanie dla pani Violetty. W którym kraju powstała sztuka walki Combat 56? Pani Krav Maga uprawia, tak? Tak. Która koperta? 45. Proszę bardzo. Combat 56 powstał w Chinach, w Polsce, w Korei czy w Brazylii? Na to pytanie również nie znam odpowiedzi. Combat 56 mogła powstać w Polsce jako inna odmiana Combat. W Chinach raczej nie. W Brazylii też raczej nie. Czyli Polska albo Korea. W Korei. W Polsce? W Polsce. Tak. Odpowiedź też... B. Twórcą kombatu jest major Kups, właśnie z 56. Kompanii Specjalnej i stąd ta nazwa Combat 56. No, akurat powinnam wiedzieć, ale oj, tak. Można niszczyć. Można. Ja również bez komendy nie działam, więc... A, rozumiem. Można niszczyć. Dwie koperty wygrane, dwie stracone, ale jeszcze do wzięcia koperta z numerem 31. Oto ostatnie pytanie dla pani Wioli. Owoce żurawiny, ceniony dodatek kulinarny, to rodzaj orzechów, jagód, szyszek, czy żurawina nie owocuje? Jagód. Tak jest. Koperty na środku stołu, proszę połóż. To proszę było niepotrzebne. Aha, no nie. Pani powiedziała, że pani nie działa bez komendy, więc już tak, tak starał się. W porządku, mamy 3 koperty, 8, 31, 39. Pani Wiolu, czy chciałaby mi pani te koperty sprzedać, czy woli je pani zabrać do domu? Myślę, że za odpowiednią cenę to bym je sprzedała. Jaka byłaby odpowiednia dla pani? Tak, za 3 koperty, a że niestety, ale cenię się wysoko. 30 tysięcy. A ja dam 3 tysiące. Po 1000 za każdą. W takim razie, jak handlujemy, to handlujemy. 25. 4. Dwadzieścia. 5. Może i 5, ale za jedną. Czyli za po 5. Po 5 za każdą, o.
A pinza, którą by pani chciała? Za 39. Za drogo. Za drogo, dobrze. To ile za 39 byłby pan skłonny zaproponować? Tysiaka. Tysiaka, nie. To nawet nie połowa pensji. A za 31? A ile by pani chciała za 31? 5000. Dobrze, daję. Proszę 5000 do studia. Dziękuję bardzo. A zadowolona jest pani z tego naszego targu? Za 5031, tak. Ja też. Którą kopertę teraz, o której rozmawiamy? 39. Ile? 5000. A ósemka? Ósemkę sobie zostawię. Teraz coś chciałbym ósemkę kupić. Za ile? 2000 za ósemkę. 5? Dobrze. Proszę o 5000 do studia. Kuzyn się uśmiechnął wreszcie do mnie tutaj. Coś za dobrze idzie. Dziękuję. Mówi, za dobrze idzie, powiedział, tak? Ale dla kogo za dobrze? Dla mnie czy dla pani Wioli? Dla nas. Czyli dla państwa, czy dla nas wszystkich, tak? Czyli dla pani Wioli? Tak, tak. Może zróbmy tak, zniszczmy najpierw 31. Proszę bardzo. Pani ósemka moja i 10 tysięcy po pani stronie. Tak. Ósemkę też niszczymy. A moja koperta? Chyba, że chce się pani zamienić, to bardzo proszę. Nie. Ponieważ, żeby życie miało trochę tego smaku, potrzebna jest odrobina ryzyka. Aha. Biorę to jak jest. Pochwali się nam pani, co ma pani w kopercie numer 39? Oczywiście. Jak już cierpieć, to na oczach wszystkich. Proszę bardzo. Minus 100%. Pani Wiolu, proponowałem zamianę. Wiem, prawda? Ale to jest tylko... Tak chciałem, żeby pani wygrała. Tylko gra. Mogę zachować na pamiątkę? To jest pani koperta, oczywiście. Dziękuję bardzo. Pani Wiolu, ale ostro pani grała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję bardzo.